Siema, witam. Dostaliśmy roadmapę Dungeonborna na najbliższy miesiąc, czyli no, nowości, które dostaniemy pod koniec lipca i na początku, w środku, no na cały sierpień, tak na dobrą sprawę. I tak, i tutaj mamy takie daty od 31 lipca do 15 sierpnia. Rozumiem, że te cztery rzeczy będą tak jakby podzielone pomiędzy te daty. Czyli do 15 sierpnia, tak na dobrą sprawę, mamy dostać nowe skiny, weapon skin i czapkę. Nowy skill dla roga. Questy, limited time event. Limited time questy. I dungeon mutation, czyli shadow portal spawn rate increased. No i w drugiej połowie sierpnia, czyli od 15 do 29, dostaniemy takie rzeczy jak new game mode, Lotus Trial, Shop Update, czyli znowu nowy headwear i znowu nowy weapon skin. Ponownie no, eventowe questy i nowy skill dla druida. Oczywiście to mamy wszystko rozpisane tutaj niżej trochę bardziej. Czyli tutaj mamy nowy weapon w skinie, Bone and Blood, One-Handed Sword, Dagger, Crossbow i Staff. Nowy skill dla roga, który da unikalne bonusy całemu teamowi. Czyli to raczej nie dla mnie, bo ja gram solo, więc no nie potrzebuję bonusów dla teamu. Chyba, że to będzie też mi dawało jakiś fajny bonus. Limited Time Event, Time Trials, czyli to jest to chyba. Czyli podczas tego eventu, jeżeli zrobimy ograniczone czasowo questy, dostaniemy unikalny wygląd głowy, hełmu. Czyli to prawdopodobnie będzie wyglądać tak, jak tutaj jest pokazane. I Dungeon Mutation, czyli po prostu więcej będzie Shadow Portali. To jest jakby ta pierwsza część do 15 sierpnia. I tu mamy drugą część do 29 sierpnia, czyli nowy Game Mode. In this game mode you will compete with the most powerful opponents across the entire game. Nie wiem, o co chodzi tak na dobrą sprawę. I ja bym powiedział, że to jakiś PvE tryb, gdzie będziemy się bić na jakieś bossy. Tak mi się wydaje i będziemy mogli wygrać unikalne nagrody. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Ten nowy weapon skin, Bone and Blood, Two-Handed Sword, Ritual Weapon, One-Hand Hammer, Shieldy. No i oczywiście znowu czapka, która jest tu pokazana. A, te skiny też są tu pokazane, czyli to będzie tak jakby jeden set skinów, tylko najpierw dostaniemy jedną część, czyli One-Handy, a później dostaniemy Two-Handy i Shieldy. Prawdopodobnie tak to będzie wyglądać, ale to wszystko tak jakby w jednej stylistyce, nie? Nowy skill dla druida. Nie podoba mi się to. No bo kurde. No nie lubię druida. Nie lubię walczyć na druida. Jak ma dostać nowy kurde skill, no to średnio mi się to podoba. Tutaj mamy, dostaniemy nowy unikalny skill, który pozwoli na więcej tak wyborów w kombacie, coś takiego. No i znowu te questy, które eventowe, które nam pozwolą zebrać, jak zrobimy wszystkie, to dostaniemy tutaj taką czapę. No i tak w zasadzie tyle. No i szczerze mówiąc, to jest content release roadmap, ale tak na dobrą sprawę ja tu contentu żadnego nie widzę, także trochę jestem zawiedziony. Ja liczyłem na jakąś nową mapę, na jakiś nowy, nie wiem, trudniejszy tryb, czy coś takiego, a zamiast tego dostajemy co skina, jednego skilla nowego, jakieś questy, za które dostaniemy useless wygląd hełmu i zwiększony respawn shadow portali. Tutaj zero contentu, tak na dobrą sprawę, po lewej stronie. A po drugiej stronie mamy New Game Mode, też mi się to nie podoba. No bo w takiej grze typu Extraction Looter
To tak jak mówię, to ja bym wolał nowe mapy, nowych przeciwników, nowe przedmioty. To jest content dla mnie, a nie jakiś trial, który... No nie interesuje mnie tak na dobrą sprawę ten nowy game mode, no bo... Tak naprawdę, no ja gram tylko tutaj ten tryb adventure, nie gram nawet tego team deathmatch, no bo to mnie nie interesuje, ja lubię jakby gram główne tryby w tej gierce, nie? Czyli no extraction looter są to jakby główne tryby w tej grze, ja nie potrzebuję żadnych dodatkowych trybów i moim zdaniem no jest to giga niepotrzebne, kolejny dodatkowy tryb. No tu kolejne skiny, znowu kolejne questy z useless skinkiem na hełm. No i nowy skill dla droida. Nie wiem. Wygląda to jak content, w sensie jest to nazwane content release roadmap. Ja tutaj na dobrą sprawę contentu za dużo nie widzę. Jestem zawiedziony tym, jak to wygląda. No tak jak mówię, no extraction looter to według mnie, jak ja bym chciał, żeby się rozwijało, no to tak. Nowa klasa. Nowe itemy. Nie wiem, może nowy grade itemów. Jakieś itemy ze specjalnymi pasywkami rzadkie. Nowa mapa z nowym bossem. Zejście czerwony portal na pierwszej mapie, tej po lewej. Nowa mapa. No. Nowi przeciwnicy. Cokolwiek, nie? Żeby urozmaicić tutaj te tryby adventure, a nie dodawać nowe tryby. Więc jak dla mnie póki co sierpień wygląda giga słabo. No i o, jak gra będzie się rozwijać, to stoi pod znakiem zapytania, czy z takim rozwojem, który według mnie wcale nie jest jakiś mega szybki. No bo gra wyszła 19 lipca, czyli na koniec sierpnia. Na początku września będziemy mieli 1,5 miesiąca, jak gra jest na rynku. I tak naprawdę nie dostanie do tej pory żadnego nowego contentu. Bo nowy game mode nie jest dla mnie żadnym contentem, skinki dodatkowe też nie. I po jednym nowym skillu dla dwóch klas też nie jest żadnym contentem dodatkowym, więc... No nie wiem, no. Osobiście trzymam kciuki, ale... No, cienko to wygląda, po prostu cienko. Miałem nadzieję, że ta gra będzie się rozwijać szybciej niż Dark and Darker, ale... Ale niestety nie. No widziałbym tu jakieś, wiecie, affinity na handlarzach. Questy połączone właśnie z tymi handlarzami. Żeby robienie tych questów miało jakiś większy sens niż 4000. To jest 4000 golda. To jest nic w tej gierce. Te questy są tak useless. Czy dałoby się zrobić coś, żeby questy miały jakiś większy sens, nie? No ale nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w późniejszym czasie. A póki co, tyle.